W środku mniej więcej jest tak wygodnie, zwłaszcza jak mamy kombinezony, jak w Fiacie 126P. Dodaj do tego jeszcze 6 godzin stałego siedzenia, że nie możesz wyjść, no w zasadzie nic zrobić, no to jest tak. November 833 Papa Charlie Mandarin Radio. Go ahead, November 833 Papa Charlie. Jestem pilotem, czyli osoba czy firma, która kupiła samolot, wynajmuje mnie po to, żebym po pierwsze odebrał ten samolot, czyli go oblatał, stwierdził, czy jest bez żadnych usterek i wad, bo to też jest ważne, bo tam właściciela nie ma. Pierwszej nowości to nie jest. Ale tego się spodziewaliśmy. I później w jego imieniu przeprowadzam go do miejsca przeznaczenia. Przez północny Atlantyk przeprowadziłem 7 samolotów. Lipa, bo nie mamy źródła zasilania, czyli gniazda zapalniczkowego, którym byśmy zasilali trochę sprzętu, który mamy. Klient w Polsce kupił samolot w Stanach Zjednoczonych. Jest to mały samolot, który należało albo rozebrać, albo przeprowadzić powietrzem do nowego właściciela. To, co nas najbardziej interesuje z kitów, to świadectwo eksportowe. Jest! Nie opłacało się go rozbierać, bo był to już dosyć skomplikowany samolot, chowane podwozie, zmiany skoczniła, więc tym samym padła decyzja, że trzeba przelecieć. I jest taka wyznaczona trasa, trasa północna przez Atlantyk, która pozwala tym małym samolotem ją pokonać. To jest stała trasa, którą w ogóle 8. Armia Stanów Zjednoczonych leciała do Europy w czasie II wojny światowej. To są lotniska były wojskowe. Punktem wylotowym jest Bangor, następnie Goose Bay. Stamtąd lecimy do Narsarsuaq na Grenlandii. Następnie możemy przelecieć na drugą stronę Grenlandii do Kusluk. A jeżeli jest w miarę dobra pogoda, to lecimy na Islandię. Tam mamy do wyboru dwa lotniska, Keflavik albo Reykjavik, blisko siebie. Następnie lecimy do Wick w Szkocji. Tam oddajemy sprzęt ratowniczy, który pobraliśmy w Kanadzie, czyli kombinezony, łódkę. To był Piper PA-28 Arrow, czteroosobowy, jednosilnikowy, o napędzie tłokowym. Silnik 180 koni, czyli jak na lotnictwo, to taki maluszek. Patrząc na silnik, no tak jak cały samolot, no widać, że troszeczkę przyprószony wiekiem i kurzem, ale nie ma żadnych podcieków, wszystko się trzyma typowo polskim sposobem. Rysiek założył nam wprost z akumulatora przedłużkę do kabla, będziemy mieli elektrykę w samolocie. To jest niezmiernie ważne, bo mamy koncentrator tlenu, zapasowy GPS, zapasowe radio, wszystko chodzi oprócz swoich baterii. Nasze telefony, iPady i tak dalej chodzą na elektrykę i lepiej to mieć. Udało się zupdate'ować karty pamięci, stare bo stare, ale są i zaraz je włożymy i zobaczymy, czy po prostu działają. Dobra, cały system się zaaktywował. Pięknie. W Polsce podobnych osób, które przeprowadzają małe samoloty przez Atlantyk jest niewiele. Myślę, że maksymalnie 20. Tak jak nas coś dmuchnie, to przytrzymuje, żeby jak najmniej tracić tej wysokości. Ona nam daje prędkość potem. Mam wrażenie, że ta warstwa zaczyna być cieńsza. Powiem tobie, że to nie lekki chleb przeprowadzić. Ewidentnie idziemy do nowej masy, bo cały czas nam spada, idzie temperatura. Idzie temperatura do góry, wiesz? Najtrudniejsze myślę, że jest świadomość tego, że do pewnego momentu musimy zawrócić, a od pewnego momentu nie możemy już zawrócić. Te wszystkie środki zabezpieczenia nas, kombinezony, łódki, niewiele pomogą na sam koniec. Staramy się lecieć w dzień, w nocy dużo mniej widzimy i tym samym to niebezpieczeństwo, na przykład oblodzenia, które staramy się omijać, może nas zaskoczyć po prostu. Wykonałem jeden transfer nocami, to było bardzo ciężkie, to był hardcore. To widać, że człowiek jest po prostu złachany, nie? Że wylądował na tej Grenlandii po 7 godzinach, gdzie lądowaliśmy naprawdę na minimum paliwa i po prostu mógłby może i na tą Islandię polecieć, ale już ma tak dosyć, że chce pójść do hotelu, zjeść coś, po prostu się położyć. Nasz Cody, bo taką dostał nazwę, no myślę, że da nam w kość. Brak autopilota, brak elektrycznego trymera, czyli
takie ręczne latanie. Do tego trzeba dodać, że nie mamy bazy danych na Kanadę i Stany. No i jeszcze problem jest z tym, że dolny GNS nie chce działać. W sensie działa, ale przyciski się nie wciskają. No ale myślę, że to też będzie do obejścia. Zatankowaliśmy, podliczymy ile spaliliśmy. Samolot w miarę szybki, więc jest ok. No i w zasadzie tyle. Jedziemy do hotelu. Bonjour, monsieur, this is Dominique Kunda speaking from November HQ3 Papa Charlie. Now we arrived to Goose Bay. Ile trwa sam proces takiego przeprowadzenia samolotu? Może trwać 4 dni, 3 dni, a może trwać 2 tygodnie. Wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od pogody, od warunków po drodze. Nieraz się nie da lecieć, trzeba czekać na właściwy wiatr. Jeżeli będzie zbyt duży wiatr czołowy, to też się nie uda dolecieć. Te odcinki są bardzo duże jak na te samoloty, bo to jest około 700 mil morskich, czyli prawie 1400 km. A biorąc pod uwagę, że nie ma gdzie wylądować, bo lecimy nad oceanem, no to trzeba być pewnym tego, że tam się doleci. Aczkolwiek zawsze jest ten element ryzyka. Najdłużej leci się do 8 godzin, bo to jest maksymalny zasięg tego samolotu. Pogoda się zrobiła, wszystko jest fajnie, ale Stany Zjednoczone nie chcą nas wypuścić. Musieliśmy nawet za to zapłacić, czekamy na potwierdzenie. Ale oczywiście są różne potknięcia. W Bangor czekaliśmy, ponieważ Stany Zjednoczone nas nie chciały wypuścić. No, taka troszeczkę kwadratura koła powstała, nie można było się wpisać w jednej aplikacji, ponieważ nie dopełniliśmy drugiej, a tej drugiej nie mogliśmy dopełnić, bo ta pierwsza nie była. No, generalnie staramy się wszystko załatwić przed. Tak? Czyli jak już lecimy, to lecimy, bo to też jest ciężka praca, wbrew pozorom. Na trasie jest zimno, oczywiście na zewnątrz. W środku bywa bardzo ciepło, ponieważ mamy ogrzewanie, siedzimy w neoprenowych kombinezonach i do tego grzeją nas emocje. Na tych mniejszych wysokościach nie mamy problemów z jet streamami, problemu z clear air turbulence, także raczej rzadko trzęsie. Wind is 080 magnetic at 24 knots. You mean you want to tie down the plane? Yes, if it's possible. November 83 Papa Charlie. Yes, it is possible. To tak mi stało? Przy turbulencji zaczęło być mało paliwa w jednym zbiorniku. A ile kosztuje taka usługa? To są pewne widełki, w zależności od tego, jak paliwożerny jest samolot, jak jest duży, ile leci, jak szybko, bo to warunkuje wtedy ilość godzin w powietrzu i jak długie etapy możemy robić. Tak, od 35 tysięcy złotych wzwyż, tak? Bo są rzeczy nieprzewidziane, jakiś defekt techniczny. Nieraz trzeba na Grenlandii tydzień przesiedzieć, bo nie ma pogody. Trzeba wynająć hangar dla samolotu, bo tak wieje, że go przewróci. Także to są takie, mówię, wzwyż, no tak do 50 tysięcy, nigdy wyżej nie miałem. W Keflaviku miało być wszystko pięknie, ładnie. Okazało się, że zabrakło paliwa. To się jeszcze zdarza. Potem się okazało, że nie mają nawet formularza planu lotu i generalnie mamy lecieć sobie do Reykjaviku i sobie wszystko ogarnąć, także to był mój ostatni raz w Keflaviku. Ja zawsze twierdzę, że lotnik zawsze się boi, obawia i tak jak mówię, my jesteśmy bardzo ostrożnymi ludźmi, tak? No ale lubię, myślę, to ryzyko, które staram się zminimalizować, bo ono zawsze jest w każdej operacji lotniczej, jakieś ryzyko jest. Więc staram się je zminimalizować przez odpowiednie przygotowanie, wyczekiwanie pogody, obserwacje. Marszale Rinse, November 83, Papa Charlie. Jedź prosto. Na szczęście nie lodziło, bo było ciepło. Na sam koniec pięknie, a tutaj 24 kroty wiatru, więc było ostro. Bierzemy się za robotę, tankujemy, mocujemy. Dzisiaj już nigdzie nie lecimy, bo się nie wyrobimy. Za 15 minut lotnisko jest zamknięte, żeby przedłużyć jego pracę albo specjalnie otworzyć $1000 ekstra. Pójdziemy do hotelu. Lecimy samolotem jednosilnikowym
i awaria może zawsze się przytrafić. W celach bezpieczeństwa, takie są wymogi, mamy do dyspozycji kombinezony neopropenowe, takie naciągane na ciało całe, ale nie siedzimy w nich całkowicie, bo nie moglibyśmy sterować, więc siedzimy do nich w połowie ubrani. Te kombinezony są po to, aby dać nam czas w wodzie do rozłożenia łódki, którą mamy, takiej ratowniczej, i do wejścia do niej. Powiedzmy, mamy awarię silnika, z tych 3-4 tysięcy metrów mamy prawie 15 minut opadania. Problem polega na tym, że północny Atlantyk rzadko jest spokojny. Fale mają 7 metrów i bardzo dużo śmierci było przez to, że po prostu lądujący na wodzie samolot zderzył się z falą i było już po wszystkim. Spotkałem wielu ferry pilotów, takich starszych, którzy nawet tego kombinezonu nie zakładali. Oni go mieli, on był spakowany, bo oni twierdzili, że jeżeli coś się stanie, to raczej i tak nic z tego nie będzie. Usterki techniczne, oblodzenie powoduje to, że ludzie wodują. Kilka lat temu Rosjanin, ale to już przy Grenlandii, wodował na śmigłowcu. Łódka mu się przydała, bo wylądował na takiej wysepce, siedział pod tą łódką i odganiał się od misiów. Słuchajcie, wierzę w Narsarsuaq. Nie ma piękniejszego chyba miejsca do oglądania tutejszych widoków. Widok na lotnisko. Oczywiście tylko my z naszym Tołdzim. Nikt więcej. No wiadomo, że rozmawiamy też o czymkolwiek. To też jest kwestia wyposażenia samolotu. To też jest kwestia tego, co się dzieje. Jeżeli nie mamy autopilota, mijamy chmury, szukamy luk, aby ominąć oblodzenie, no to jesteśmy skupieni na tym. I często tak jest. Zresztą często jest też tak, że jak jest spokojnie i pięknie, to każdy odpływa w swoją stronę, bo to są takie magiczne momenty. Jeżeli mamy duże prawdopodobieństwo, że nie dolecimy, no to nie lecimy. Jeżeli mamy małe prawdopodobieństwo, to też nie lecimy, tak? To jest kwestia doświadczenia i obserwacji nawet całej sytuacji barycznej na całej tej półkuli, aby zobaczyć, czy te wszystkie mapy, które są robione, bo one też nie są doskonałe, tam jest małe pokrycie stacji meteorologicznych, żeby być przekonanym, że jednak to wyjdzie, tak? Zresztą jest określany tak zwany non-returning point, czyli punkt, po którym już nie można powrócić. I kiedyś tak miałem, że się po tym dowiedziałem, że pogoda na Grenlandii uległa załamaniu, to przy innym transferze, no i trzeba było kombinować. Wiatr jał nam w nos, czyli spowalniał nasz lot, a mamy określoną ilość paliwa, która wystarczy na określoną liczbę godzin, powiedzmy, że 8 godzin lotu. No i teraz trzeba przekalkulować, bo jeżeli normalnie bez wiatru lecimy 6,5 godziny, to nawet niewielki wiatr, który nam wieje w nos, powoduje takie spowolnienie lotu, że nie dolecimy. I to wszystko trzeba kalkulować. Kamizelka, żeby nie było. Morze Północne jest tak samo zimne jak Atlantyk, ale już oddaliśmy nasze kubraczki. Lecimy w dobrą pogodę, bo tutaj jest słabo, więc myślę, że znowu będzie walka w parterze i próby wyjaśniania do ATC, dlaczego nie chcemy wyżej, dlaczego tak nisko i tak dalej, i tak dalej. A potem wyżej, jak tylko się uda znaleźć dziurę, czyli scenariusz typowy, jaki był, taki sam, jaki był na Islandii. Z tym wyjątkiem, że już nie popełnimy tego błędu i nie wejdziemy w chmury, bo one lodzą. Na tej trasie byliśmy jedyni, tak? Tam nie ma 20-30 samolotów, tylko ten samolot jest jeden. Nie mamy też łączności radiowej, bo na tych obszarach nie ma jej, my lecimy za nisko, więc często leci duży samolot górą i on nas pyta, co się dzieje, gdzie jesteście, bo pyta kontroler, gdzie jesteśmy, o jakim czasie miniemy dany punkt, czy wszystko w porządku, czy będziemy, jeżeli coś się dzieje, na przykład na Grenlandii, to mówią, że pogoda się psuje. No, jest przekaz informacji, ale nie my kontroler, tylko jeszcze przez jeden samolot. Teraz leciliśmy między Grenlandią a Islandią, spotkało nas oblodzenie z poziomu 130. Musieliśmy uciekać na 6000 stóp. Na szczęście było na tyle ciepło, że to oblodzenie, które nagromadziliśmy, spadło, bo to też jest faktor, żeby było na tyle ciepło, że jak dojdziesz do oceanu, żeby to oblodzenie spadło, jak już je złapiesz. No i woła nas tam jakiś KLM 111. No i taki, słyszę po tym KLM-ie, że ten gość taki był zniesmaczony, że a czemu, a dlaczego zeszliście, bo pytał go o to kontroler.
mieliśmy być na danym punkcie, w którym mieliśmy mieć łączność, a nie było nas. On nas nie słyszał, nie? No i tam ja tam wyjaśniam, że oblodzenie, różne sprawy. I na końcu ten gość z KLM-u mówi, a jaki jest twój typ samolotu? Ja leciałem Cessna 182, taka sama mała. Mówię, Cessna 182 Skyline. 10 sekund takiej ciszy, respect man. I koniec, nie? On już wiedział, dlaczego my uciekaliśmy przed oblodzeniem i tak dalej, i tak dalej. Musiał po prostu to sobie przetransferować, nie? Bo on siedząc na 11 kilometrze chyba nawet nie myślał o tym, że ktoś tam na tych 6 tysiącach jakimś szkrabem pod chmurami próbuje, omijając tam jakieś dziwne rzeczy. No, po 8 godzinach dotarliśmy do Poznania.